26 lutego wspominamy świętą Paulę Montal, zakonnicę. Paula urodziła się 11 października 1799 roku w Arenys de Mar koło Barcelony w Hiszpanii. W domu rodzinnym otrzymała staranne wychowanie chrześcijańskie. Miała 10 lat, gdy zmarł jej ojciec i zmuszona była zarabiać pracując jako hawciarka. Już jako dziecko pracę zarobkową godziła z aktywnym uczestnictwem w Bractwie Matki Bożej Różańcowej i Bractwie Matki Bożej Naszej Pani Bolesnej. Tam kształtowała się jej miłość do Matki Bożej. Pomagała księdzu proboszczowi w katechizacji dzieci i młodzieży, choć sama była niewiele od nich starsza. Paula miała 30 lat, gdy wraz z koleżanką Agnieszką wyjechała do Figueras i tam mimo trudności założyła szkołę dla dziewcząt. Szkoła zapewniała podstawowe wykształcenie i formację chrześcijańską. Do jej szkoły zgłaszało się tak dużo uczennic, że wkrótce otworzyła nowe szkoły w kilku miastach hiszpańskich. Zgłaszały się do nich też dorosłe kobiety, które chciały uczyć i wychowywać dzieci w duchu chrześcijańskim. W 1847 roku Paula założyła Zgromadzenie Córek Maryi od Szkół Chrześcijańskich, czyli Siostry Pijarki. Ostatnich 30 lat życia spędziła w klasztorze w Olesa de Montserrat koło Barcelony i tam pracowała w szkole prowadzonej przez siostry. Paula Montal zmarła 26 lutego 1889 roku w wieku 90 lat. Całe życie poświęciła na służbę dzieciom, a przede wszystkim dziewczętom. Zabiegała o ich wychowanie chrześcijańskie i awans społeczny. Została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 roku, a kanonizowana 25 listopada 2001 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji 19 kwietnia 1993 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie powiedział: Matka Paula żyła prostą wiarą, której uczyli jej głęboko wierzący rodzice. W swej parafii w Arenys de Mar katechizowała dzieci i młodzież. Od tego też czasu czuła wielką potrzebę całkowitego oddania się integralnej edukacji młodzieży, a przede wszystkim promocji godności kobiety. Cała jej praca poświęcona nauczaniu oświecona była jej życiem intymnej więzi z Bogiem, łączonej z modlitwą kontemplacyjną i miłością do dziewcząt, które przygotowywała do przyszłej misji żony i matki. To powinien być przykład dla Was, drogie pijarki, w Waszej misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia dzisiaj, w Waszym trudzie uczestniczenia wraz z rodzicami w ich niezbywalnym obowiązku chrześcijańskiego i ludzkiego wychowania własnych dzieci. Matka Paula pragnęła, by przez rodziny prawdziwie chrześcijańskie Chrystus mógł królować w społeczeństwie, dlatego jej dzieło nie przestało być aktualnym i zobowiązującym także i dziś. Również do Was się zwracam, absolwenci i uczniowie szkół pijarskich, i zapraszam, byście swym własnym życiem umieli dawać świadectwo z otrzymanej kiedyś formacji, współpracując dziś w budowaniu społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości, a przede wszystkim byście potrafili otwierać swe serca ku tym najbardziej potrzebującym według przykładu zostawionego nam w osobie Matki Pauli. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Pauli. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,